Strażacy wykonują ciężką pracę i służbę na co dzień. Ratują ludzkie życie, dobytek. Również w okresie pandemii bardzo się zaangażowali w to, aby wspierać różnego rodzaju działania. Zarówno strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie ochotnicy, którzy w tych trudnych dniach, szczególnie w pierwszych tygodniach pandemii, byli tutaj naszą prawą ręką na tej pierwszej linii frontu, takiego lokalnego, gminnego, to znaczy w dotarciu do osób w kwarantannie, w odkażaniu aut, pomieszczeń. Tak więc to oni byli, że tak powiem, na tej pierwszej linii frontu z wirusem. Dlatego też, tak jak co roku, mimo tego, że nasz budżet, również koronawirus uszczuplił, uznaliśmy, że mimo to należy uhonorować i nagrodzić tych, którzy w tym trudnym czasie wykazali się odpowiednią postawą i zaangażowaniem. Oczywiście to bardzo istotne, to jest dowód uznania dla strażaków. Wkładamy w swoją pracę i służbę nie tylko jakby własny wysiłek fizyczny, ale też serce, dlatego jakby docenienie tego przez władze samorządowe jest zawsze bardzo mile widziane i dobrze odbierane przez strażaków. Wkładają tym bardziej większą energię w działania. Mimo tego, że jesteśmy jednostką jakby sterowaną centralnie, tak, należącą podlegającą pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to mimo wszystko gro naszych działań skupia się tutaj lokalnie. I współpraca z samorządami poziomu powiatowego, poziomu gmin jest najistotniejsza. Tak? Czyli działamy w interesie wspólnoty lokalnej tutaj i współpraca, która jakby musi się odbywać dwustronnie między samorządami a Państwową Strażą Pożarną, jest bardzo istotna. Za tą współpracę bardzo dziękujemy. Do tej pory nigdy nie było jakichś problemów na tej linii. Jeszcze raz bardzo dziękuję za nagrody w związku z Dniem Strażaka. Myślę, że to będzie dodatkowy doping dla wszystkich, żeby tym bardziej większy wysiłek wkładać w naszą pracę. Zawsze każde nagrody dla tych, co działają społecznie, są ważne. Znaczy się może tak, dla kierownika jednostki są ważne, że może uhonorować ludzi, którzy dużo wkładają serca, pracy i swojego czasu, mogliby spędzać z rodzinami, mogliby spędzać nad wodą, jeżdżą, pompują, gaszą, wożą żywność ostatnio, pieskami się zajmują, ale jest to ważne dla mieszkańców Legionowa. Taka jest nasza działalność, tak mamy zapisane w statucie, że pracujemy i służymy dla mieszkańców Legionowa.